Klaudia Wiśniowska, witam Państwa. W kolejnych dniach pogoda praktycznie się nie zmieni. W ciągu dnia będzie sucho i ciepło, ale poranki i noce nadal dość chłodne. No niestety, coś za coś. I tak tej nadchodzącej temperatura wyniesie od 7 stopni w Ostrołęce, Siedlcach i Radomiu, po 9 w stolicy i Płocku. W wielu miastach niebo czyste, spokojne. Natomiast niedziela od rana ze sporą dawką słońca, ale nadal na termometrach niskie wartości. Ze wschodu i południowego wschodu powieje słabo, chwilami umiarkowanie. A na barometrach w stolicy zobaczymy 1009 hektopaskali. Po godzinie 12 zrobi się o wiele cieplej. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 21 kresek na północy regionu do 23 na krańcach południowo-wschodnich, a do tego 1 do 23 kresek. Jak widać na mapach, lato nadal trwa. Ochłodzenia i opadów spodziewamy się dopiero w okolicy następnego weekendu. Do zobaczenia ponownie o 21.40.